気抜いてしまったんですね。Podrzucić cię, czy dasz radę? Myślę, że się na pewno by chciał pobawić z tobą. Dobra, dwie piłeczka. Fajna, mogę się tam pobawić na daleko? Świnki, a nie króliczki? Popatrz dobrze. Kto? Świnki tam są? Naprawdę? I pytam chodku. To mają wejście do domku, widzisz? No. Co? Czemu ten oczy? Chociaż tam przejdziemy, to być. Czemu on tu? Albo usnął. Może sobie tak zrobić. Weź? A to sobie dwa śpią. Popelko. Popelko wypije? Tak. Wypije. Dobrze, kochana. I on jest za mnie malutki. To śpi za malutki. Ja piłem się popelką. Popelkowy kijek? Tak. To. Jak się mi nie pasuje śpi, a tyło się aż tyle papierki trzymają. Dobrze. Ja już wiem, o no zobaczyć może być. Widzisz? Ładnie. A ty robisz stuk-stuk, wiesz? Jada korniki z drzewek. Czemu? No. Dobrze, bo to leczy drzewka, wiesz? Bo korniki to są takie mini robaczki. Wiesz? I drzewko jest chore, jak ma dużo korników. On sobie Amcia je, tak? I wtedy drzewko już jest zdrowe, wiesz? Czemu? No. Tak, bardzo dobre. Bardzo dobre. A kto tu jeszcze mieszka? Tu jeszcze jakiś pteczek mieszka na górze, zobaczysz. Ale ładnie śpiewa. Fajnie. Tak? A jak robi jelonek? Aha, jaki. Najpierw wieżyk? O, ładnie. Tak. Tak tu jakoś mówi. No. A jelonek teraz? Jestem osiąka mową. Tak? Co to jest? Tak. Tak. Chyba z soku, co? Mamo, tu jest kołek. Tak. Mam tu jest kołek. O, tam siła się leci. Tak, kochanie. Co to jest tej sowy? Sowa. No chciałam zobaczyć jelonka. Co, naciśniesz? Tak, tu? Tak. Duchy. Ten? To duży. Ten taki? No to spróbuj innego. A ja tylko ten. O, tak robi. Tak ryczy trochę, co? No.
Serytuce, popatrz. No szampana, kiedy... Wow, olbrzymi. To są najlepiej... Gdzie? Olbrzymi, mega. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. I widziałaś, jak poleciała? Super, co? Jedzie. Pryśnie czy nie pryśnie? Tak troszkę pryśnie. Co? Ja opryskało. No troszkę cię opryskało. Można. Tak, kochanie. I tam płynie wtedy do strumy, tak. Do strumyczka płynie, wiesz? Super? Dobra, mysza, mysza, wstawaj. Dużo? Silna ta woda? Tak? Super. Też tu? Poleciało? Poleciało. A nie może? No, piękna współpraca. Puścisz wodę? Puść wodę, proszę. Masz dużo. No, ja mam puścić wodę? Ja chcę puścić wodę? Tak. Bez was? Ale dużo, no. No, tyle nas pompowałeś się czasem. O, i ma. Musisz wybrać ten, bo to będzie łatwiej. Teraz mamy umysł. Tak, numerek 6 i tu mieszkają jelonki. Zobaczmy, jelonki, co? A ja widzę jelonki. Patrz, biegnie. Jaki ładny. Piękna, co? O, on już ładny. Chodź troszkę dalej, chodź. On już teraz olot. Marchewkę je, widziałeś? Tak, jest serpik. Piękny jest. Olotny. Tak, rosły mu rogi, tak. Patrz na ciebie. Serpik i mu olotny.
Najwięcej mają aż tyle. Tak. I tułki mają aż tak. Aha, te bybiki mam, duże już mam jeszcze większe, tak? Tak. A są takie baby rogi, tak? Gdzie to wyczytałaś? Tak, ona wszystko wie. Wszystko wie, nie? Wszystko. I przed tusią męża i ja zawiem za Afrykę. Ja out. Super, masz. Nie, ja to takie kuczykaki. O nie. A to do jedzenia, to do zabawy? A zabawy. A zjesz potem? Nie. I tyle zrobiła. Teraz wężę, nie wiem, kto tak wisi. A bo teraz pójdzie nie i się na. No i teraz co, bo to jest teraz się robi teraz wężej, co? O, o. 25. Czekaj, to chodź. Oj, oj, oj. Hop, 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 hop. Chodź, może taki wolny, nie? Zobaczmy. Wy będzie kitku. Juhu. Fajnie, moje dziecko? Oczywiście trzeba kombinować, nie można zsiąść normalnie. Świetnie wyszłaś. A ty wolisz być, myszko, rycerzem czy księżniczką? Czy nikim? Nikim. Poczekaj, ja ci tam pomogę może, wiesz? Bo tam może być nierówno. A jak tam wejść? Nie wiem, muszę się domyśleć? Help ci. To ta idzie na pomoc. To ta idzie na pomoc? Tak. Uwięzionej dziewczynce? Nie. Odejdź taki chętny. Chyba idzie. Czekaj, zaraz się poradził. Poradził sobie. Nie wiem, muszę się domyślać. Nie. Pomoc. Tata idzie na pomoc? Tak. Uwięzionej dziewczynce? My jesteśmy. Obie jesteśmy. Help me. Przyjdzie już? Myślisz, że poradzi sobie? Poradzi. Tata jest super, co? Dziękuję. Chyba idzie. Czekaj, zobaczmy, czy sobie poradził. Hurra! Poradził sobie. Widziałaś? To może trzeba mu dać buziaka, tak poradził, co? A tak to robię. Jak cię uratować, Kiciusiu? Może po prostu wyjście wyjściem. Ale nie mogę. Nie możesz wyjść. Ja też nie mogę. Chyba to mocno jest przymocowane. Może was uratuję po prostu i wam pokażę, gdzie się wychodzi. Mieszkając, to jest ul w środku, prawdziwy. Widzisz, tutaj mają jajeczka. To są nowe pszczółki, robią nektar. Mają gdzieś tam wyjście, wiesz? Tutaj nie ma wyjścia z tej strony. Tutaj. Świetne. O polu. Tam się wychodzi na pole, no. O, jest rzeczywiście z wejściem, ale... Ale fajnie. Ale ja lubię takie rzeczy. Widzisz? Jaki mają domek. I każda ma swoje zadanie, każda wie, co robić, wiesz? Te pilnują wejścia, żeby nikt nieproszony nie wszedł. Tamte na górze zdają ten nektar i karmią młode pszczółki. Opiekują się, wiesz? Każdy wie, co ma robić, kochanie.
Łukasz nie wie, co to robić. Słucham, kochanie? Łukasz nie wie, co to robić. Każdy wie, co ma robić, tak. Każdy ma powiedziane. Na pewno mają organ krajreno. I wszystkie pszczółki przychodzą. I mama pszczółka, bo tutaj rządzi królowa pszczółka. Która pszczółka mówi wszystkim pszczółkom, co ci jest na zadanie. Ale gdzie jest królowna? Królowa pewno gdzieś tam jest na górze, wiesz? Tam ma swoją komnatę. I tam sobie siedzi. I przyjdzie na Morgenkreis, wiesz? Przyjdzie jakieś zwierzątko. To światło. Co to się światło chodzi? Tak. To jest super. Tak. Ale czemu są takie mocne? Ten? A nie, myszka się nie rób. Lisek tam był? Super. Mogę patrzeć tam z góry? To pójdę pomachać. Thank you.
tak. Powiem się potem wody tutaj nalać, dobrze. Jedziemy na tym drugim nasz. Popala. Super. Trzymajcie. Ty jesteś... No dobrze, idź, żebyś nie spadł. Ty jesteś Spider-Man teraz. Spider-Man chodzi po pajęczynie. No widzisz, super, chodź. Ale dwa kroki jesteś na górze, ja tu jestem. Nic się nie dzieje. Nie, bo ci spadnie. Chcesz czapkę? No to właśnie. O, tu jest. Patrz ten i sobie. Tu miałam. Ta duża? Nie jest za duża, to daj. Dobra, daj mi czapkę, ja tu jestem, popatrz. Chodź. Chodź. Ja tu cały czas stoję. Zdążę wszystko. Zdążę wszystko. No wy dwa. Kioch! Ale kosia. A kioch! No właśnie, trzeba też buzię zamykać, prawda? No dzik, a świnka to jest, dzik to jest dzika świnka, to też jest świnka, która to, mieszka w lesie. Jak te dziki robią? Przypomnisz tacie? I biegają też, żeby tak wii. Mieszka w tym gospodarstwie, a dzik to jest taka świnka, która mieszka w lesie, a też jest świnka, wiesz? To jest ta sama rodzina.